środę 22 listopada w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie odbył się jesienny koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli z Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie. W kalendarzu Cieszyńskiej Szkoły Muzycznej i mam nadzieję w kalendarzu wydarzeń artystycznych całego miasta nie może zabraknąć jesiennego koncertu uczniów Szkoły Muzycznej. Zaangażowani w to przedsięwzięcie są wszyscy. Nauczyciele, uczniowie, no i rodzice. Rodzice, którzy dopilnowują swoich dzieci, rodzice, którzy organizują w dużej mierze ten koncert. Jeśli chodzi o nowości, to włączyliśmy do programu dzisiejszego koncertu prezentację kwartetu smyczkowego, nowego zespołu prowadzonego przez pana profesora Adama Wójcika. Ten zespół zakończy dzisiejszy koncert. Mam nadzieję, że przygotowany przez młodych muzyków utwory przypadną do gustu wszystkim słuchaczom. No to teraz też zapytam o te nowości, jeżeli chodzi o szkołę muzyczną. Jeśli chodzi o nowości w szkole muzycznej, to przede wszystkim konsekwentnie budowana przez nas od pewnego czasu klasa, nazwałbym ją muzyki rozrywkowej. Tę klasę prowadzi gitarzysta, pan profesor Sylwester Sośniak. Niemniej jednak w działalność tego zespołu i tej klasy zaangażowani są uczniowie praktycznie wszystkich specjalności. Są to i instrumenty dęte, i instrumenty klawiszowe, instrumenty smyczkowe. Mam nadzieję, że o tym zespole, o tej klasie będzie się mówiło coraz więcej, będzie o tym zespole coraz głośniej i w szkole, i na terenie miasta. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.